No dla Polski to ja myślę, że przecież to, że mamy dzisiaj inny ustrój, który ma dużo różnych dziur, ale nie można go porównywać z tym, cośmy przedtem mieli, z niewolą. Przecież mamy wolność. No to czy to nie jest w dużej mierze zasługa Jana Pawła II? Nie wiem, wy nie pamiętacie pierwszej wizyty Ojca Świętego w Polsce, 1979 rok. Przecież to było coś niezwykłego. Ludzie wtedy zrozumieli, że my stanowimy siłę. I potem poszły te różnego rodzaju wydarzenia natury politycznej, społecznej, powiedzmy Solidarność i tak dalej, bo po prostu ludzie, i to była moim zdaniem w dużej mierze zasługa Jana Pawła II, to, że nie ma dwóch obozów, nie ma muru berlińskiego. Dzisiaj tam autorzy tego, że zburzono mur berliński, szukają różnych autorów. To przecież głównie zasługa była Jana Pawła II. Ja nie mówię, że te zmiany, jakie nastąpiły w Polsce, w świecie, w Europie, że to było tylko jego, ale on był głównym ich architektem.